Jestem kłoda pyszna, choć bezkształtna. We mnie mieszka obraz ukryty. Postawcie mnie na skrzyżowaniu dróg. '83 Krakowski Salon Poezji w MDSM to wyjątkowa poezja Julii Hartwig i wyjątkowi goście. Obecność pani Anny Dymnej i pani Kai Natalii Chmielewskiej i obecność gościa specjalnego profesora Bronisława Maja oraz niezwykła, powtarzam, wyjątkowa, piękna oprawa muzyczna pana Mateusza Pliniewicza. Nawiasem mówiąc, jazz był tym rodzajem muzyki, który pani Hartwig w sposób szczególny ceniła. Nadał temu zdarzeniu walory wyjątkowe. Idą obok niej piękni i rośli i patrzą na nią oczami swojego dzieciństwa. I mają dotąd w uszach jej głos dźwięczny, jak wielkanocny dzwon rozhuśtany na przyjaznym wietrze, który towarzyszył zawsze jej szybkim ruchom, niosąc ku niej przedmioty. Więc kiedy się potknie na ulicy, syczą: babko, nie udawaj. I tak się cieszymy, że możemy czasem przyjechać i coś poczytać. No co... Poczytałam z Kają, jeszcze z Kają czytałam. My teraz razem gramy w tej trąbce do słuchania, ona gra mnie młodą. Także tutaj też patrzę się, razem czytamy. Nie, to jest w ogóle przyjemność. Jest to. Jestem strumień, w który bije bezmyślna ręka. Jestem jak nawiedzone dziecko, które pokaże w tłumie sprawcę. Jestem jak ptak o przestrzelonym gardle, który śpiewa. Jestem kłodą twardą, która nie wybacza. Jestem narzędziem, które czeka, by wykonać dzieło. Jestem uchem ogłuchłym od szyderstwa i śliną świętego przekleństwa. Jak to czyta się wiersze w towarzystwie pani Anny Dymnej? Oj, przyznaję, że jest to po prostu duża przyjemność, ale też duża swoboda, ponieważ znamy się już z teatru i ostatnio razem miałyśmy wspólną premierę, grałyśmy co więcej jedną postać i podczas tej naszej wspólnej pracy odnajdywałyśmy dużo podobieństw i w naszych charakterach, ale i też w naszych upodobaniach, więc teraz spotkanie przy czytaniu wspólnej poezji jest też czymś łączącym i powiedziałabym, że po prostu przyjemnym i czymś przynoszącym radość. Żeby móc podziwiać zręczność, z jaką skowronek wlatuje w gąszcz kukurydzianych łodyg, nie potrącając o nie skrzydłem. Tworzył w ciszy, w skupieniu i w samotności. A my napełniliśmy świat zgiełkiem pustych słów, hukiem i wrzawą. Ja przyznaję, że jestem pod wrażeniem bardzo gościnności tego miejsca, ale też publiczności, tego, że tak dużo ludzi jest chętnych na słuchanie poezji, że mają tak dużą uważność, cierpliwość. Bo tutaj naprawdę ludzie chcą i słuchać poezji, chcą to organizować, to jest taka prawdziwa przyjemność. Nie znaliśmy tej poezji pani Julii Hartwig, ale miło było się zapoznać. Dowiedziałam się więcej o poetce, nawet znajoma wcześniej gdzieś tam wyciągnęła z internetu informacje, poczytałyśmy trochę. Pięknie, wzruszająco i miło. No znakomity.
i pierwsza, i druga część rewelacyjne. Kontakt z ludźmi jest w ogóle życiodajny. Ja znam salony, nie? To jest takie moje dodatkowe, że jeszcze sobie niedzielę zabrałam, że nie pojadę sobie na grzybki, na rowerku, nic, bo do salonu idę, rzęsy maluję, idę. Salony też mnie ukształtowały moją wrażliwość i za to jestem bardzo wdzięczny tym 250 aktorom, którzy nas odwiedzali. To jest absolutnie pierwsza liga polskiego aktorstwa oraz 130-140 muzyków. To, co się dzieje, już wcześniej się działo w myślach i w ciemnych znakach nocnych. Nasza przeszłość jest opowieścią, której nikt nie odczyta. Poddana jest jednak osądowi naszego sumienia, który zawsze mówi: jesteś winny. Po 17 latach współgospodarzenia w Krakowskim Salonie Poezji żegnam się z MDSM-em i żegnam się też z salonem. Dlatego ważne byłoby, bym mógł, i zrobiłem to dzisiaj, podziękować tym, którzy ten salon ze mną współtworzyli, czyli Januszowi Toczkowi i Oli, która zastąpiła Jadzie Toczek, żonę Janusza, która również z Bożeną Georgiew były w tym początkowym teamie. Dziękowałem też również publiczności, bo te prawie 17 lat i 83 spotkania to niezwykłe wzruszenia. Dziękowałem też moim pracownikom, bez których ten salon nie mógłby być realizowany. Ja będę no, tutaj to, w pierwszym rzędzie dobra. Albo w drugim i będę takim klakierem, który będzie wyskakiwał. I to wie pan co, wymyślmy coś takiego, że niech pan zrobi scenariusz swoich ukochanych wierszy. Pan wybiera te wiersze, my zorganizujemy grupę, przyjedziemy tu i dla pana czytamy. Zgadzamy się, tak? No co? Mogą być różne. Tylko wielkich poetów, dobra? Ja prosiłbym to do protokołu i wężykiem. Bardzo to proszę napisać, ale pan wymyśli scenariusz. Wierszy powinno być tak 36, jak jest, to już dajemy rady. Dobrze. 36 wierszy na 4 tego, dobrych muzyków. Mateusz przecież? Mateusz. No i robimy. I pana ukochane wiersze, wszystkie, mogą być od Homera do, no co pan chce, przez Szekspira do Janusza Wojaczka, Toczka. Do Toczka.